wieków. Amen, bracia i siostry, usiądźcie, gdziekolwiek jesteście, jest czas karmienia się Bożym Słowem. Chcę podzielić się z wami tym, co mam w swoim sercu i temat mojego zwiastowania to znany nam wszystkim krótki werset. Idź precz ode mnie, szatanie. Czy ktoś nie słyszał tego wersetu? Kiedy go tak wyrwę z kontekstu, jak teraz go przeczytałem, to ten werset jest taki prosty. Ktoś do kogoś powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że słowa są właściwe. Ale kiedy się zastanowimy nad tym, kto i kiedy do kogo te słowa powiedział, no to sytuacja się trochę komplikuje, bo jak wiecie, powiedział to Pan Jezus do jednego z najważniejszych, jak nie najważniejszego ucznia, jakim był Kefas, aramejski Kefas, grecki Petros, po naszemu kamień, polski Piotr, apostoł. Do niego powiedział te słowa Pan Jezus. Znacie tą sytuację? Znacie. Kiwnijcie głową. Znacie tą sytuację. Zmagacie się z tym wersetem? Ja się zmagam. Podejrzewam, że może teraz już mniej, może teraz mniej się będziecie zmagać, ale zmagam się z tym wersetem. Idź precz ode mnie, szatanie. Ale zanim dojdę do tej sytuacji pod Cezareą Filipową, troszeczkę wstępu. Nie tak dawno brat pastor wspominał takiego ważnego proroka, jakim był Jeremiasz. To jeden z większych proroków Starego Testamentu. Ten człowiek miał taki, życie jego było mniej więcej, powiedzmy sobie, 600 lat przed Chrystusem. Wiemy dokładnie, kiedy właściwie żył. Jego pierwsza część życia to była pod panowaniem króla Jozjasza. Jak pamiętacie, król Jozjasz to jeden z najwybitniejszych reformatorów Izraela. Król, który chciał przywrócić to, co było na początku. Chciał porzucić wszystkie kulty, wszystkie bałwochwalcze świątynki. Chciał od tego, żeby się Izrael odwrócił. Nie byłoby mu łatwo, bo jeżeli sobie wspomnicie Salomona, który nas prowadzał z swoimi żonami, wiele obcych zwyczajów religijnych, z wiele świątynek pobudowano w tym czasie, to jak wiecie, człowiek przyzwyczaja się do pewnej rzeczywistości, powiedzmy sobie religijnej, jakżeż mu ciężko i trudno z niej wyjść. I ten pierwszy etap życia Jeremiasza to właśnie etap pod panowaniem króla Jozjasza. Jego serce, myślę, serce Jeremiasza pałało radością. Oto dzieje się to, czego Bóg oczekuje. Odrodzony jest Izrael. Wracamy do słowa, wracamy do Mojżesza. Ale niestety, kiedy Jozjasz zginął na wojnie, zresztą o tym pastor mówił, sytuacja się odwracała. Jak wiele zależy od władcy, jak wiele zależy od przywództwa. Sytuacja zaczęła się odwracać. Kolejni królowie zaczęli chodzić znowu drogami, które nie były drogami Pana. Bóg przez Jeremiasza mówił tak. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pamiętajcie, Bóg, Pan jest Ojcem. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni. W kraju nieobsiewanym Izrael był poświęcony Panu. Byłeś pierwocinami jego plonów. Wszyscy, którzy go kąsali, czy cię kąsali, ścigali na siebie winę, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadło, mówi Pan. Tak było. Jeremiasz to przypomina Izraelowi. Tak było, kiedy byliście w miłości narzeczeńskiej, w swojej młodości ze mną. Byłem tak bliski wam i służyliście mi, a ja służyłem wam. Ale cóż to się stało, dalej czytamy. Stróże prawa nie znali mnie, pasterze odstąpili ode mnie, a więc przywódcy, nauczyciele odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Dlatego będę się jeszcze z wami spierał, mówi Pan, i będę się spierał z waszymi wnukami.
Bracia i siostry, Bóg jest ojcem i wychowuje swoje dzieci. Od tego się nie da uciec. To jest rzeczywistość Bożej miłości. Wiem, kochany tato, siedzą tu mężczyźni, że kiedy bierzesz pasek na swojego syna, wiem, że wam nie wolno, ale wolno, to cię serce, twoje serce krwawi. Wiem, że ci jest żal. Wiem, że nie chcesz tak naprawdę tego zrobić, ale też wiem, że kiedy to robisz i twój syn dorośnie, to zrozumie, co ojciec zrobił dla niego. Ale nie będziesz go karcił cały czas. Będziesz też mówił, synu, karciłem cię, smagałem, ale dzisiaj wyrosłeś na dojrzałego i mądrego człowieka. Mnie tata raz uderzył kablem elektrycznym, co już uważam za pewną nadmiar złości z jego strony. Nie był człowiekiem wierzącym. Tak mi przyłoił, raz mi nawet nos złamał. Nie był agresywnym człowiekiem, ale musiałem być krnąbrnym synem. I powiem wam szczerze, to nie było przyjemne, ale wiem, że mnie kochał. Wiem, że mnie kochał i wiem, że wychował mnie na porządnego człowieka. Chwała Bogu, że się do tego wszystkiego jeszcze nawróciłem. Ale taka jest rzeczywistość. Bóg tak samo. Bóg jest ojcem. On kocha i nie chce tego robić. I patrzmy się, co dalej Jeremiasz. Jeremiasz, który z jednej strony ostrzegał Izraela i mówił, porzućcie te drogi, bo będzie ciężko. Cały czas to mówił. Z drugiej strony czytamy... Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Jeremiasz, kochani, był niesamowicie odważnym człowiekiem. On oficjalnie, gdy już było słychać buty armii babilońskiej nacierającej na Izrael, na Jerozolimie, oficjalnie mówił taką rzecz. Nie walczcie z nimi i tak przegracie. Poddajcie się im. To budziło w Izraelitach niesamowite, wiecie, jakby powiedzieć, no... Nienawiść do Jeremiasza, jakżeż on może z jednej strony zachęcać nas do tego, żeby służyć Bogu i to nam da ratunek, a równocześnie mówić, poddajcie się Babilończykom, to nic nie poprawi, wróćcie do dróg pańskich, nie walczcie przeciwko nim. Rozumiecie, rozpalone serce patriotyczne narodu od razu się budzi i mówi, bierzemy za miecze, będziemy walczyć, bez względu na wszystko. Skutkiem takiego zwiastowania Jeremiasza, kochani, było to, że jedni go uwielbiali, dlatego że mówił prawdę o Izraelu, mówił to, co jest rzeczywistością, mówił o fałszywym ich wierze, mówił o rzeczach, które nie powinny mieć miejsca, a więc mówił prawdę, a z drugiej strony mówił rzeczy, które były dla nich niewygodne i z którymi się nie chcieli pogodzić. Byli w rozdarciu. Jeremiasz przez jednych był więziony, a przez drugich był uwalniany. Jedni przeciwko niemu przeklinali, drudzy uważali go za prawdomównego. Znacie takiego człowieka, który przyszedł na ziemię i tak był osądzany? Z jednej strony widzieli w nim tego, który niesie prawdę, a z drugiej strony widzieli w nim tego, który jest antyreligijny, przeciwko religijnemu podejściu do Boga, do wiary. Kto takim człowiekiem jest? Pan Jezus. Popatrzmy się dalej. Pan Jezus wypowiedział takie słowa. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. To mówi Pan Jezus. Mówi, wspomina jakby czasy Jeremiasza i innych proroków, którzy w ten sposób mówili i Bóg ich posyłał. Chcę was zgromadzić, chcę was przygarnąć, chcę być blisko was, ale i także być waszym Panem. Słuchajcie mnie, ale wy kamienowaliście ich, wsadzaliście ich do więzień, przeklinaliście. W Jeremiasza 23 czytamy bardzo ważne słowa. To ten sam człowiek, słuchajcie, ten człowiek, przez którego Bóg posyła słowa przestrogi, napomnienia, mówi tak. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.
Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. Już nie będą mówić, że Bóg wyprowadził Izraela z ziemi egipskiej. Nie tylko to, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali gdzie? Na swojej ziemi. Takie proroctwa są wielokrotnie w Starym Testamencie. Na pewno słyszeliście. Specjalnie czytam tylko jedno, bo gdybym czytał wszystkie, takich proroctw o tym, że Bóg przywróci panowanie Izraela, przywróci jego potęgę, sprowadzi rozproszenia, całą diasporę na tą ziemię, jest wiele. Dzisiaj, kiedy czytam ten fragment z Jeremiasza 23, nasze umysły są już przepełnione czasem, że żyjemy już po krzyżu. Ale oni byli przed krzyżem. Oni czytali te słowa i co w nich widzieli? Że przyjdzie taki czas, że przyjdzie rzeczywiście ten czas, kiedy Izrael będzie rzeczywiście fizycznie na ziemi odbudowany. Bracia i siostry, te fragmenty, pamiętajcie, mówię o sytuacji, jeszcze nie ma Nowego Testamentu, jeszcze nie ma Pana Jezusa. Pamiętajcie, że te prorockie wypowiedzi budowały nadzieję tak zwaną mesjańską Izraela. Mesjasz, słowo Mesjasz, grecki Chrystus, to namaszczony. W Izraelu, zgodnie z prawem mojżeszowym, były trzy osoby, trzy urzędy namaszczane. Kto był namaszczany? Prorok, kapłan i król. Kiedy mówili i myśleli, przyjdzie Mesjasz, to przede wszystkim myśleli o kim? O królu. Specjalna oliwa, specjalna mikstura była wylewana na głowę tych osób zgodnie z prawem mojżeszowym w specjalnych okolicznościach Wielkiego Święta i to miało nastąpić. To było w sercu większości Izraelitów. Pomyślcie o tym, że w tym czasie oni są pochwyceni do Babilonu, jest zniszczona świątynia, więc dzieje się to wszystko, co Jeremiasz mówił i rodzą się proroctwa o tym, że to się zmieni, że Bóg wyciągnie swoją rękę i wyprowadzi ich z tej sytuacji. A jak było w okresie, gdy żył Pan Jezus? Jak myślicie? Czego oczekiwali Izraelici? Oczekiwali dokładnie tego samego. Chcę powiedzieć wam, że mesjańskie królestwo to nie idea z punktu widzenia judaizmu, lecz jednorazowy, decydujące wydarzenie historyczne, akt, który nastąpi w określonym czasie, przestrzeni, kształcie i miejscu i będzie dziełem mesjańskiego króla. I to się stanie tu na ziemi, to się stanie na ziemi Izraela. To jest oczekiwanie Mesjasza zgodnie nawet z współczesnym judaizmem. Ale popatrzmy się, co się dzieje dalej. Oto Pan Jezus przychodzi na tą ziemię. Co głosi Pan Jezus przede wszystkim? Królestwo Boże. Królestwo. Czy Pan Jezus jest namaszczony? Czy ktoś wylał olej na Jego głowę? No oczywiście. W chrzcie Janowym oto Duch Święty zstąpił na Pana Jezusa. Oto głos z nieba powiedział, że to jest mój Syn umiłowany. To jest boski posłaniec, to jest namaszczony posłaniec mój, Jego słuchajcie. I to jest namaszczenie Pana Jezusa. Cudowne, jakie? Cielesne, w oliwie ziemskiej zebranej z drzewa oliwnego? Nie, w duchowej, niebiańskiej rzeczywistości. Bracia i siostry, trzeba podkreślić wyraźnie, że te idee mesjańskie za czasów życia Pana Jezusa były, na nowo odrodziły się. Dlaczego? Bo oto tupały buty już nie armii babilońskiej, już nie armii perskiej, ale jakiej armii? Rzymskiej.
Oto znowu wróg, oto znowu okupant, oto znowu jesteśmy w niewoli, oto rządzi król, który nie jest naszym królem, oto rządzi namiestnik, który nie jest naszym namiestnikiem, oto panem świata jest Cezar pogańskiego, cesarz pogańskiego mocarstwa. W sercach tych ludzi było: musimy pod wodzą Boga zwyciężyć swojego wroga. Izrael w tym czasie przygotowywał się do prawdziwej wojny. Były różne stronnictwa w Izraelu i chcę powiedzieć, że dwa te najskrajniejsze to zeloci i sykariusze. Zeloci to, jakby powiedzieć, radykalne stronnictwo, które za wszelką cenę chciało podjąć polityczną, militarną walkę, a ich skrajnym odłamem byli sykariusze. To są ci, którzy słowo pochodzi od sztyletu, przekuwali wszystko na sztylety, ukrywali to i mieli gotowe i z tym chodzili po miastach, po Jerozolimie przede wszystkim i zabijali wszystkich, którzy cokolwiek mieli wspólnego z Rzymianami. Starali się w ten sposób własnymi rękami, co zrobić? Skłonić Boga, że On teraz, kiedy zobaczy naszą gorliwość, przyjdzie i Jego ręka pod naszym współudziałem zniszczy przeklęty naród rzymski, który panoszy się w naszej ziemi. Bracia i siostry, kiedy dokładniej się przyjrzymy, to wśród apostołów jest Szymon Zelota. Jeden z apostołów jest zelotą, być może przyłączył się do Pana Jezusa, bo widział w nim szansę, że on pociągnie naród Izraela do tego, żeby wygrać. Judasz Iskariot, to słowo Iskariot nie do końca jest jasne. Większość uważa, że to byli, że on pochodził z miasta Kariot, ale mógł być też sykariuszem, tego nie wiemy. Niektórzy bibliści uważają, że być może Judasz był sykariuszem. Też się dołączył do grona uczniów, bo myślał, że tu pod wodzą tego Jezusa z Nazaretu uda się zrealizować proroctwa mesjańskie w tym przekonaniu, w jakim oni w swoich sercach, w swoich umysłach mieli. I teraz, kochani, Marek 8. Dochodzę do sedna mojego zwiastowania. Ewangelia Marka, 8 rozdział. Słuchajcie, jesteśmy gdzieś w połowie Ewangelii. Pan Jezus się urodził, zaczął działać, zaczął nauczać. Te wszystkie historie znamy. I w Ewangelii Marka, gdzieś w połowie historii opisywanej przez tego ewangelistę, w drodze z Cezarei Filipowej, Pan Jezus zaczyna nowe nauczanie, zaczyna objawiać nową rzecz swoim uczniom. Pyta się ich tak: za kogo mnie ludzie uważają? Oczywiście przede wszystkim Żydzi. A oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za innego z proroków. Ten inny prorok w Ewangelii Mateusza jest nazwany z imieniem to Jeremiasz. Zwróćcie na to uwagę. Popatrzmy się na tych ludzi. Jan Chrzciciel. Jeszcze żywa jego przesłanie było w sercach apostołów. Znali całą tą historię. Człowiek odziany w wielbłądzią skórę, żywiący się miodem szarańczą, żyjący nad Jordanem, na pustyni jordańskiej, do którego przybywała cała Jerozolima, kraina judzka. Po co? Aby pokutować, aby odwrócić się od swoich dróg. Widzieli w nim zapowiedź przyjścia prawdziwego Mesjasza. Eliasz to właśnie nazwa, to prorok, który zgodnie z biblijnymi proroctwami ma zapowiedzieć tego ostatecznego przychodzącego Mesjasza. Dlatego też inni uważali Pana Jezusa za Eliasza, że to jeszcze nie jest ten, bo jeszcze nie widzimy tego zwycięstwa nad Rzymem, ale że to jest ten, który idzie przed nim. To już jest na pewno tak blisko. To pewnie jest Eliasz. Inni mówili, że może Jeremiasz, bo przecież on tak stawał przeciwko religijności Izraela, jego bałwochwalstwu. To on mówił prawdę o ich sercach i o ich religijnych posługach, które tak naprawdę Bogu się nie podobały. To może to Jeremiasz.
Pan Jezus się pyta, czytamy w następnym wersecie, dwóch wersetach, a wy, zwraca się do uczniów, zwraca się do apostołów, a wy, za kogo mnie uważacie? Pan Jezus nic nie powiedział, że tamte opinie są złe. Zwróćcie uwagę, w ogóle ich nie skomentował. Ale widzi, co widzi? Że nie rozpoznają, co się w ogóle dzieje. Nie rozpoznają duchowej rzeczywistości, jaka się dzieje. Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Mesjasz, tyś jest Chrystus. Pan Jezus wtedy mówi, nikomu o tym nie mówcie. To jeszcze nie mój czas, nie moja godzina. Można powiedzieć, Piotr, zgodnie z tym, co czytamy w Ewangelii Mateusza, Jezus mu odpowiada tak. Błogosławiony jesteś, Szymonie, czyli Piotrze, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Moglibyśmy powiedzieć tak, że Pan Jezus mówi do Piotra, Piotrze, tak się cieszę, że to rozumiesz, co się tu dzieje. Tak się cieszę, jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony, bo to nie twoje ciało, nie twój umysł, nie twoja ludzka natura ci to objawiła, kim ja jestem, ale Duch, Bóg, Ojciec mój, który jest w niebie. U Marka tego fragmentu nie ma. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Ewangelia Marka, to Marek spisywał nauczanie Piotra. Piotr nie promował siebie i nie chciał powiedzieć, nie był do końca przekonany o tym, że on zrozumiał tak naprawdę i dzisiaj możemy powiedzieć, że nie zrozumiał tak naprawdę, kto przed nim stoi, kto jest, jaki jest prawdziwy obraz Mesjasza i kim prawdziwy Mesjasz jest. Popatrzcie się. W tym momencie od 31 wersetu 8 rozdziału Ewangelii Marka czytam i zaczął ich pouczać o tym. A więc po tym objawieniu, które wyznaje Piotr, po tym wzniesieniu jego serca, ja wiem, ty nie jesteś ani Jan Chrzciciel, ani Eliasz, ani Jeremiasz, ty jesteś ten, na którego czekamy. Ale kolejne słowa Pana Jezusa mówią, zaczął nauczać, pouczać ich o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. I musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. Do umysłów apostołów, u których w sercu i w umyśle były proroctwa Starego Testamentu, jak kamieniem w czoło padają słowa. Syn Człowieczy, ja, Mesjasz, będę cierpiał, będę odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych, a więc przywództwo religijne, zostanę zabity i po trzech dniach zmartwychwstanę. To nowe otwarcie. Jezus mówi otwarcie do swoich apostołów, do swoich najbliższych uczniów. To jest teraz przede mną. Piotr nie wytrzymał. Piotr nie wytrzymał. Piotr był rozdarty. Jak to? Panie, teraz idziemy na Rzymian. Piotr był rozdarty, jak ci, którzy oceniali Jeremiasza, nie wiedzieli, nie mogli rozpoznać, czy to prawdziwe jest, czy nie. Czy mamy to, czy to jest Boże, czy antyboskie. Przecież Bóg nas ochroni, ochroni naszą świątynię. Niemożliwe bez względu na wszystko, to jest Jego własność, On tam mieszka. A jednak tak się nie stało za czasów Jeremiasza. Co zrobił Piotr? Piotr wziął go na stronę. Piotr wziął go na stronę i począł go co? Karcić i napominać. Pomyślcie o tym. Jeszcze chwilę temu Piotr dostał takie słowo od Pana Jezusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, szczęśliwy, że Bóg ci objawił, kim jestem.
Po czym za chwilę nie wytrzymuje i mówi, bierze go na stronę i mówi, co ty w ogóle opowiadasz? To jest niemożliwe. Czujecie to? Czujecie rozdarcie Piotra? To symboliczne, kochani, że on go bierze na stronę. Biblia jest bardzo precyzyjna. Biblia mnie nauczyła, że każde słowo, każde zdanie, każda okoliczność mówi o całej tej perspektywie. Piotr go ciągnie z drogi, którą idzie Mesjasz. Mówi, chodź tu na bok. Ja ci wytłumaczę, jak ma być. Widzicie to? I zaczyna mu wkładać do głowy swoje przekonania. To nie przyjdzie, tak nie będzie, przestań takie rzeczy mówić. Ileż to razy, kochani chrześcijanie, wpadają Bogu, że musi być tak czy tak, bo ja sobie tak wyobrażam, bo Pan mi powiedział, bo jestem przekonany, że tak jest. Ileż to razy tak w naszym sercu jest, w moim też. I muszę się uniżyć przed Panem, to ja mam wejść w Jego drogę, ale o tym za chwilę. Jan 5 rozdział pisze, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Bracia i siostry, wielu badało pisma, wielu Izraelitów badało pisma, chrześcijanie badają pisma. Bo wiecie co? Bo szukają w nich życia. Szukają życia tu na tej ziemi i życia wiecznego. A te pisma mówią o Bogu, kim On jest. Te pisma mówią o Bogu, kim On jest. I te pisma mówią o Bogu, kim On jest. I oto Jezus staje pośród swoich najbliższych uczniów i oni nie rozumieją, kim On jest. Badali pisma. Wielu chrześcijan, bracia i siostry, chcę powiedzieć wam tak. Chrześcijaństwo i uczniostwo to jest tak samo jak życie każdego człowieka. Wszystko się zaczyna od narodzenia, niemowlęctwa, małodziecięstwa, młodzieży i dorosłości. Kiedy człowiek się nawraca, Bóg daje ci mleko. Bierzesz jakiś werset ze słowa, otwierasz, mówi chwała Bogu, Panie, że mi dałeś to słowo. To jest słowo dla dzisiaj i dla mnie. Ale kiedy zaczniesz rosnąć, wiecie, że jest takie powiedzenie, małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Kiedy twoja córka 16-letnia, ojcze, przychodzi do ciebie, mówi, tato, chcę z młodzieżą jechać pod namiot na 2 tygodnie, co ty na to? Córciu, jedź! To duży problem dla ojca, to duży problem dla mamy. Co mam zrobić? Potrzebuję mądrości. I takich wiele rzeczy w moim życiu przez lata występowało. Już nie wystarczy werset mi, wiecie, zaufaj Panu, wszystko będzie dobrze. To mi nie wystarcza. Dlatego, że ja potrzebuję głębiny, chcę zrozumieć, kim Bóg jest, chcę naprawdę być pewny. I on, popatrzcie się na Piotra, on, Bóg mówi do człowieka i nie chce podważać tego, że nie mówi przez słowo, absolutnie, wręcz przeciwnie. Ale potrzeba zgłębiania i mądrości, wejścia w to słowo w Duchu Świętym. Popatrzcie się, co się dzieje dalej. Oto Pan Jezus z boku stoi z Piotrem. Piotrem, który go odsunął z jego drogi i teraz mu tłumaczy, jak ma być. Pan Jezus dalej w 33 wersecie 8 Marka czytamy, odwrócił się. Jak stanął w stosunku do Piotra? Tu byli uczniowie, tu był Pan Jezus, który został odciągnięty przez Piotra. I powiedziane jest, Pan Jezus odwrócił się. I do uczniów się odwrócił. I do tych zgromadzonych ludzi. Jak stanął w stosunku do Piotra? Tyłem. Każde słowo w Biblii, każda sytuacja ma znaczenie. Spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I widzicie, bracia i siostry, i my żyjemy w czasie, gdzie mamy wiele tłumaczeń Biblii. I to jest tłumaczenie warszawskie. Na nim się wychowałem ja i większość z nas. Ale tak naprawdę ono jest niedoskonałe. Dlatego, że tam ewidentnie jest napisane, stań za mną, Piotrze. Idź za mną, Piotrze. A jeżeli jest słowo szatanie, to jednoznacznie możemy powiedzieć, że słowo szatan to przeciwnik. Bracia, siostry, w Biblii są takie słowa jak apostoł, które my przypisujemy polskie słowo apostoł, ale po prostu apostoł to człowiek posłany do jakiejś posługi. Jest słowo diakon.
Ja powiem teraz do Michała, diakonie Michale, przynieś gąbkę z łazienki. To wiecie, co ja powiem? Sługo Michale, idź przynieś gąbkę, po prostu. A do brata, no akurat nie mam, dobra, Andrzeja, powiem prezbiterze, przynieś mi jeszcze do picia. To znaczy powiem starszy, siwą brodę masz, starszy, przynieś mi coś do picia. I te słowa nabrały pewnej kościelnej nomenklatury, ja nie mówię, że to jest złe. Ale kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, stań za mną, szatanie, to nie znaczy, że Piotr nie może być papieżem. Tu żartuję oczywiście. Pan Jezus mówi do Piotra, stań za mną, przeciwniku. Dlatego, że co, o czym myślisz? Myślisz o tych wszystkich wyobrażeniach twoich na temat, co uczyni Mesjasz. Zgadza się? Bo myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. I dalej Pan Jezus mówi takie słowa. Jeśli chce iść za mną, bracia i siostry, to jest dalej to sam, ten sam zwrot. Stań za mną, szatanie. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i my mamy napisane i naśladuje mnie, a tam jest i pójdzie za mną. Wiem, ale tak jest. Tam jest ciągle za mną, tam są trochę inne czasowniki, ale pozycja człowieka względem Boga jest ciągle ta sama. Mówiąc, idź za mną, przeciwniku, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł nim, jeśli kto chce iść za mną, czy pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Jezus odezwał się i przeklął myśli i pragnienia Piotra. Jego nastawienie, jego stosunek do Bożego planu. Jezus mówi do innych, jak ktoś chce pójść za mną, posługując się tym podobnym bardzo opisomeł zwrotem, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, wchodzi w moje ślady. Zależność jest prosta w życiu chrześcijanina. Idzie Jezus, a za nim idę ja. Ja nie mogę Jezusowi mówić, Panie, bo teraz bym chciał w lewo. Nie podoba mi się ten Twój plan. Nie powinno tak być. Pan Jezus mówi, niech zaprze się samego siebie. Wiecie co? Piękna definicja jest taka. Macie prawo mówić nie do swoich pożądliwości, przekonań, cielesnych pragnień. Macie prawo mówić nie. Nie muszę okradać, nie muszę kłamać, nie muszę być szybki w obmawianiu, nie muszę tego i tamtego. Ja naprawdę nie muszę. Ale mogę nie kłamać, nie oszukiwać, zachować zdanie swoje dla siebie. Mogę kochać braci i mogę wejść w jarzmo Chrystusa i iść razem z Nim. Mogę. Mogę porzucić moje ludzkie pragnienia, ludzkie koncepcje, tak jak musiał to zrobić Piotr. Jeszcze o tym coś powiem. Bracia i siostry, wczoraj wieczorem oglądam transmisję z jednego z nabożeństw. Tak jak u nas przez YouTube, można pisać komentarze. I z boku wyświetlają się czat. Brat zwiastuje, Słowo Boże ciekawe, a z boku na czacie oto mamy taki tekst. Dlaczego te siostry, które się modlą, nie mają nakrytych głów? Ktoś odpisuje, Bóg patrzy na serce. Ale i zaczyna się. Kazanie leci, a na czacie dyskusja teologiczna. Jeżeli w tym nabożeństwie, daj Panie Boże, uczestniczyło 100 osób spoza Kościoła,
i patrzyli na ten czat, to zrozumieli, że dla wierzących nie ma znaczenia, co się zwiastuje. Najważniejsza jest moja koncepcja. Panie, nie będzie tak. Ja ci powiem, jak będzie. Chodź tu na stronę. Ja ci to wytłumaczę. Ja ci to wytłumaczę, jak to będzie. Ja ci powiem, jak to będzie. Niech nakrywa i koniec. Niech zdejmuje i koniec. I kłóćmy się przez pół godziny w czasie zwiastowania brata, które jest bardzo ciekawe. Bracia, siostry, nie. Tak nie może być. Jeżeli masz coś przeciwko niemu, co jest powiedziane w słowie? Idź i porozmawiaj z bratem. Ale czy to jest rzecz, która do piekła wprowadza? Nie. Bo ktoś ma nakryte czy odkryte. Cieszę się, że siostry nakrywacie głowy i cieszę się, siostry, że nie nakrywacie głów. Błogosławię was jednakowo. I tak będzie do końca moich dni. Naśladować Pana Jezusa. Wchodzić w Jego ślady. Iść po śniegu głębokim. I moja noga musi pasować w Jego stopę. Widzicie ten obraz? A może jesteś jeszcze mały, kochany uczniu, i twoje kroki są za małe. To Pan cię weźmie na ręce, jak pasterz swoje owce. A jeżeli jesteś doświadczonym już bratem i znasz słowo, to nadążasz za swoim Panem. Bo On ci wyraźnie objawia, jaka jest Jego droga. Zaprzeć się samego siebie i naśladować Pana Jezusa. Bracia, powiem wam, że krzyż, i niech weźmie krzyż swój. Krzyż to narzędzie zadania śmiertelnej kary. To krzyż to narzędzie wymiaru sprawiedliwości czasu Rzymian. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Znacie ten werset? Galacjan 2, 20 werset. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To kolejny werset, z którym się zmagam i chyba każdy chrześcijanin się zmaga. Żyję już nie ja. I chcę wam pomóc w tym zmaganiu. Wiecie, co mi pomogło w tym zmaganiu? Ja w języku greckim to ego. Ego. Dla nas ego to coś innego niż ja. Zgadza się? Kiwnijcie. Czy dla ciebie, bracie kochany, ego to to samo, co ja? Żyje już nie moje ego. Żyje już nie moje ja, które mówi ja, 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 ja. Nie. Żyje we mnie Chrystus, który mówi mi, którędy mam iść. Chociaż droga może mi się nie podoba. To taka jest rzeczywistość chrześcijan. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, a wzięcie krzyża to właśnie jest uśmiercenie naszej ziemskiej, ludzkiej natury. I z tym zmaga się każdy z nas i ja też, bo jest to bardzo trudne, ale ciągle wchodzę w tą, staram się wejść w tą rzeczywistość, że nie moje ego i nie moje myśli rządzą moim życiem. Chcę powiedzieć na koniec jeszcze jeden bardzo ważny werset. Bóg z listu świętego Jakuba, przepraszam. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Bracia, siostry, na czym polega idź precz ode mnie, szatanie? Na czym polega przeciwstawcie się diabłu? Czy polega na magicznym wypowiedzeniu idź precz ode mnie, szatanie? Czy polega na magicznym wypowiedzeniu przeciwstawiam ci się, diable, nie masz nic do mnie? Zbliżcie się do Boga, pisze Jakub dalej, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. To jest idź precz ode mnie, szatanie.
To jest, że on ucieknie od ciebie. Zbliżcie się do Boga, wejdźcie w Jego ślady, naśladujcie Go, weźcie swój krzyż, a On się zbliży do was. Nie szukajcie innych rozwiązań, bo ich nie ma. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Chciałem was zapytać, czy Pan Piotr, apostoł, chciał naprawdę iść za Jezusem, kiedy Pan Jezus te słowa ciężkie powiedział do niego? Chciał, nie odszedł, nie obraził się. Zgadza się? Nie obraził się. Ale popatrzcie się na życie Piotra, jak Bóg go łamał. Jak jego ego było niszczone i łamane. Wiecie, jednym z dramatycznych wydarzeń dla Piotra to był moment, kiedy przy wieczerzy Pan Jezus przepasał się płótnem, ręcznikiem i powiedział, teraz wam będę umywał nogi. Pamiętacie reakcję Piotra? Nie mógł pojąć, Mesjasz, namaszczony, ten, który da zwycięstwo Izraelowi. On ma wykonać na moim ciele pracę, którą wykonuje najpośredniejszy niewolnik w domu bogatego człowieka. Nie mogę się na to zgodzić. Ale Jezus mu mówi, Piotrze, ja cię uczę czegoś innego. Ja cię uczę uniżenia przede mną, uniżenia przed Bogiem. Ja cię uczę postawy sługi. Piotra łamał Jezus, kiedy mu powiedział, że kur trzykrotnie zapieje, a ty się nie zdążysz zaprzeć, mimo że to, co mówisz teraz, wydaje ci się prawdą. Piotr był łamany na tym dziedzińcu arcykapłana. Piotr był złamany w ogrodzie Getsemane. Wiecie, przyszła po Jezusa zgraja ludzi ze strażą arcykapłańską. Kiedy na pytanie, czy to ty jesteś, Jezus co powiedział? Jam jest. Co się wtedy stało? Upadli oni wszyscy. Bo wiecie, to byli Żydzi, którzy przyszli po niego. Może wśród nich można się doszukać, że był jakiś oddział rzymskich, ale tam byli ludzie, którzy byli jakby przy świątyni, chronili świątyni jej kultu. I kiedy Jezus powiedział, ja jestem, oni upadli przed nim. A Piotr co w tym czasie zrobił? Wyjął miecz i uciął ucho jednemu ze sług. On dalej wierzył, że mieczem się da rozwiązać sprawy tego życia. Że mieczem da się rozwiązać sprawy Izraela. On dalej wierzył. Potem był przy grobie pustym. A potem zawsze lubię ten moment, kiedy Pan Jezus staje po swoim zmartwychwstaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego i Piotr jest w łodzi i możemy się doszukać nawet, że goły wyskoczył z tej łodzi, wskoczył i płynął do Chrystusa. Już był trochę złamany, ale nie całkiem. Dlaczego nie całkiem? Bo kiedy w pięćdziesiątnice stanął, to wydawało mu się, że w końcu zaczyna rozumieć niebiański plan. Oto Izrael będzie odnowiony duchowo, oto wszystko będzie inne. I zrozumiał to. Ale za chwilę dostał nowe zadanie. Pójdziesz do dowódcy oddziału rzymskiej armii. Do kogo? Pomyślcie, z momentu, w którym Piotr ciągnie Jezusa na bok i mówi, przenigdy to się nie stanie. My musimy zwyciężyć Rzymian. My musimy rzucić ich na kolana. Piotr idzie do Korneliusza. Przymuszony przez Boga, przez widzenie, idzie i co tam widzi? Że Duch Święty, że Bóg ma daleko inne plany niż to, co on myślał pod Cezareą Filipową. Bracia, siostry, wszystko w życiu Piotra zaczęło się od pójdź za mną. To słowo trafiało do niego na kolejnych etapach jego życia. Aż w końcu Piotr to był zupełnie inny człowiek.
na początku jak niemowlę. Reagował, to nie będzie tak, ja wiem jak to będzie. A na końcu jak dojrzały chrześcijanin, wzorowany na Bogu, poszedł do pogan, głosił Ewangelię, aż w końcu oddał życie. I tak każdy z nas słyszy ten głos, pójdź za mną, idź precz ode mnie, szatanie, a więc stań za Bogiem, wejdź w Jego ślady i żyj razem z Nim. Chcę teraz z wami zaśpiewać pieśń. Pieśń właśnie o słudze. Jezus to największy, doskonały sługa, ale też powołał ciebie i mnie do uczniostwa. Powołał ciebie i mnie do służby. Powołał ciebie i mnie do służenia drugiemu człowiekowi. Służcie sobie, bracia i siostry, i drodzy przyjaciele, nawzajem w miłości Chrystusowej. Życie chrześcijan jest pełne wyzwań. Bóg stawia te wyzwania przed nami. Ale najważniejszym wyzwaniem było to pierwsze, pójdź za mną. Wiem, jak wielu, którzy słuchają tego nabożeństwa, oglądają go, na to pójdź za mną powiedziało, idę. Ale czy nie zatrzymałeś się na którymś kolejnym pójdź za mną? Czy nie zatrzymałeś się na którymś kolejnym łamaniu twojej ludzkiej natury? Panie, pomóż wszystkim nam przejść to życie jako twoi uczniowie, oszlifowane diamenty na twój obraz i na twoje podobieństwo. Śpiewajmy.